Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Czego Jezus uczył o łasce i wierze? Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan, rozdział 2, werset 8-9. Słowa te napisał Paweł, gdy zastanawiał się nad chrześcijańskim przesłaniem zbawienia, które wyrażał nieco inaczej niż czynił to Jezus. Niektórzy mogą nawet zastanawiać się, czy Chrystus wierzył w sprawiedliwość przez wiarę. Jednak zadawanie takiego pytania byłoby przejawem głębokiego niezrozumienia nauki zarówno Pawła, jak i samego Jezusa. Podejście Pana do nauczania o łasce wydawało się czasami zmierzać w innym kierunku. Każe nam to pamiętać, że nie powinniśmy być legalistyczni wobec siebie nawzajem w kwestii formuł, jakimi posługujemy się, by określić wspaniały dar łaski Bożej w Jezusie i naszą reakcję na ten dar. Chrystus objawiony został jako ukoronowanie łaski, był usposobieniem łaski. Spotkanie z Nim oznaczało spotkanie z łaską. Jan napisał, ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan, rozdział 1, werset 14. Czego Jezus nauczał o łasce i wierze w poniższych wersetach? Mateusza, rozdział 14, werset 28-31. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź i Piotr przyszedł, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się, gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus wyciągnął rękę i uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Mateusza 21-15. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich, idźcie wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. A oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich. Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni zaś odrzekli. Nikt nas nie najął. Mówi do nich. Idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi Pan winnicy do rządcy swego. Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli też ty, najęci o godzinie 11, otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tylko, tyle szemrali przeciwko gospodarzowi. Mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną za denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, ja chcę, albo czy oko Twoje jest zawisne, dlatego że ja jestem dobry? Łukasz, rozdział 7, werset 36-48. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u niego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem.
Ujrzawszy to faryzeusz, który go ją zaprosił, mówił sam sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę, wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego, powiadam ci, odpuszczono jest jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało są odpuszczone, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. Łukasz, rozdział 15, werset 11 do 31. Potem rzekł: pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątku, która mi na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać cię synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec i użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać cię synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczone ciele, zabijcie je i jedzmy i weselmy się. I dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczął się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do nich: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koślęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Jana 8:1-11. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przeprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku i rzekli do niego: nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz?
A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem na ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni i to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden po drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił. A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępię, idź i odtąd nie grzesz. Z powyższych wersetów dowiadujemy się, że Zbawiciel nauczał o łasce na wiele sposobów przez przypowieści i przykład własnego życia. Jakżeż Piotr mógł zapomnieć o swojej zupełnej bezradności wobec śmiercionośnego żywiołu rozszalałego jeziora? Jego jedynym wyjściem wtedy było wołać o pomoc. Odpowiedź nastąpiła niezwłocznie. Nie trzeba było pokuty, nie trzeba było skomplikowanej formuły czy trudnych do spełnienia warunków. Wystarczyły trzy słowa w naturalny sposób płynące z głębi serca: Panie, ratuj mnie. Mateusza, rozdział 14, werset 30. Jezus natychmiast wyciągnął do niego rękę. Oto przykład działania łaski. Które z powyższych sprawozdań o łasce Bożej najmocniej przemawia do ciebie? Skoro sam przyjmujesz łaskę, jak możesz chętniej okazywać ją innym, którzy tak samo jak ty na nią nie zasługują? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.